Chciałbym przedstawić proces sprzedaży udziału w nieruchomości bądź spadku. Po pierwsze, klient dzwoni do naszej firmy, pokrótce informuje nas o swoim problemie związanym ze swoimi współwłaścicielami. Zadajemy szereg pytań po to, żeby uzyskać jak najwięcej informacji i na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie wycenić udział w nieruchomości. Cena bardzo często uzależniona jest od tego, czy nieruchomość jest zamieszkana lub niezamieszkana, czy współwłaściciele są problematyczni oraz zależy również od ilości współwłaścicieli. W momencie, kiedy zweryfikujemy te wszystkie dane, następnie wyceniamy tą nieruchomość i w momencie akceptacji przez sprzedającego określamy, jakie dokumenty należy przygotować, a następnie podpisujemy umowę przedwstępną sprzedaży na zakup udziału w nieruchomości i wtedy jest czas na to, żeby wszystkie dokumenty skompletować do sprzedaży. Następnym, ostatnim etapem jest oczywiście sprzedaż udziału w nieruchomości.